Witam, oto jest kontynuacja poprzedniego odcinka, gdzie będziemy jechać z Krakowa do Bystrycy i no, będziemy zaczynać jazdę. Jak widać, mam moda, że jest inny GPS. Jak będziecie chcieli, to linki do modów będę mógł dodawać w linkach pod opisem filmu. Mamy jeszcze 2 godziny jazdy. Mam nadzieję, że szybko to zleci. Nawet nie próbował zahamować. Jeszcze ja mandat za to dostałem. Mam nadzieję, że tu nam się uda też zmieścić w jednym odcinku z tym filmikiem, a nie że trzeba będzie robić cięcia. Jak widać, wiadomości też jeszcze nie odczytałem, ale między innymi też mamy moda, że większe korki są na ulicach. Zobaczymy, jak będzie działać ten mod. Już myślałem, że uderzę w ten samochód, ale na szczęście nie uderzyłem. Jeszcze mamy godzinę i 45 minut jazdy. Zobaczymy, ile cięć nam wyjdzie w tym, bo będę nagrywał 10 minut i będę robić cięcie, także zobaczymy. Jak było widać, kilka kilometrów wcześniej wjechaliśmy już o ile dobrze spojrzałem na flagę, do Czech i opuściliśmy Polskę. Też gubię te oznakowania tutaj mają, widzę, bo z osobówki do 110 ja tylko do 70 mogę jechać. Za dużo jedziemy. Przyspieszyć nie mogę, bo wtedy będę jechał o 10 km za dużo, a z kolei tak wolno też mi się nie chce jechać.
takich drogach wydaje mi się, że szybciej powinno się jeździć. Jeszcze mamy 87 km do przejechania i wydaje mi się, że bez cięć przejedziemy. Coś mnie lagi chwyciły teraz trochę mocniejsze niż zwykle. Nie wiem czemu. O, zmniejszyły się trochę. Ale lagi się zmniejszyły, ograniczenie nie. Może się zaraz zwiększy ograniczenie, chociaż nie sądzę. Ja tam mam jeszcze, z tego co patrzyłem w pobranych modach, mam jeszcze kilka innych GPS-ów, ale ten mi się automatycznie ustawił. GPS-a dopiero będę zmieniać wtedy, kiedy już będę miał własnego tira i będę mógł zamontować sobie na przykład na szybie, bo widziałem też takie mody są. Jak będziecie chcieli, piszcie w komentarzach, to podam linki do modów. Ten odcinek nagrywam na szybko, bo zaraz po tym mam zamiar mecz oglądać. Ale też nie sądzę, żebym cały ten mecz oglądał, bo po prostu jutro mam szkołę, jeszcze przed szkołą mam trening i chcę się wyspać. O, trzeba zwolnić. Mamy jeszcze godzinę jazdy. Zmniejszymy bieg na trójkę. Wiem, że mam zaciągnięty hamulec ręczny. Z początku myślałem, że przy tych światłach nie ma pomarańczowego. Dobra, możemy jechać. Kamerę trzeba trochę. O, tak o. Mam nadzieję, że dobra, nie wjadę pod prąd. I żeby ten we mnie nie uderzył, bo nie mam zamiaru też kolejnego mandatu płacić. Tym razem nie ma świateł przed zakrętem, ale będę musiał też zwolnić, żeby wypadku nie spowodować. Jest sprzączne znaku? Niestety jest sprzączny znak. Jeszcze chwila i będziemy na miejscu. Jakby zostanie. Mamy jeszcze. Dobra, już jest.
Zagramy pewnie bez cięcia. Zobaczymy, jak to będzie, ile nam wyjdzie ten odcinek. Za ile się nasz klient spodziewa tego? Za pozostały czas mamy jeszcze godzinę, żeby dostarczyć to. Godzinę 50 dokładnie, a my tam będziemy za 49 minut. Zdążymy, mam nadzieję. Się boję, że tu kogoś uderzę, bo nie lubię wąskimi uliczkami jeździć. O, mam nadzieję, że na tym odcinku też nie będzie już szumów tak jak na poprzednim z ich no. I mam nadzieję, że przy następnych odcinkach też już go nie będzie. O, można przyspieszyć, nie zobaczyłem tego nawet. Można przyspieszyć, a ja się męczę tak wolno. My pewnie tu było ograniczenie do 90. O, też możemy 80. To nawet lepiej. O, prawie bym słupek sprzątnął. Nie, nie, jest, nie udało mi się nie uderzyć, ale też lubię na pobocze nie wyjechać i inny samochód czasami też. Dobra, może lepiej zwolnię tu trochę. Poprzedni odcinek mi wyszedł 17 minut. Prawie. Mam nadzieję, że teraz też się w tylu zmieścimy. O, przekroczyłem prędkość i to sporo nawet. Dlatego mną tu tak rzucało na boki. Z powrotem nam pozwalają jechać szybciej, to nawet lepiej. Bo im szybciej jadę, tym szybciej u celu będę. O, już widać miasto, gdzie jedziemy. Chyba to jest to, nie jestem pewien, a nie chce mi się teraz, a po prostu nie chce mi się teraz sprawdzać. Zmieniliśmy pas. Mam nadzieję, że na dobry. Uf, już myślałem, że ten pas się kończy. Tak, zmieniliśmy chyba na dobry, bo to jest na zjazd pas. Jedziemy równo z przepisami. Po ograniczeniu mamy do 90, a jedziemy. Jechaliśmy 90, teraz jedziemy 91. I nie mam zamiaru przyspieszać. Jeszcze 11 minut i 11 kilometrów mamy.
lepiej zwolnię, żeby w wypadku nie spowodować, jak będę zakręcać. Sobie bieg też zmniejszymy. Jeszcze jeden bieg w dół damy. Będziemy hamujemy i skręcamy. Teraz w które tu skręcić? Przepuścił nas, to dobrze. A nie, tu prawie pojechałem. Mam nadzieję, że podczas cofania w nic nie uderzę. Musimy skręcić. I czy nam się uda bez uderzania tutaj w cokolwiek? Miejmy taką nadzieję. Jak się patrzę w lusterka, to wygląda na to, że nic nie uderzymy i nie uderzyliśmy. Ile mamy jeszcze czasu na dostarczenie załadunku? Mamy. Spóźnieni już jesteśmy tak szybko? Coś tu nie tak jest. Jeszcze raz sprawdźmy. No, coś czuję, że tej pensji za dużo nie dostaniemy, jak już jesteśmy spóźnieni. Wytrzemy sobie szyby. Odkryto nowe miasto. I światło. Między innymi chyba mi się wydaje, że jesteśmy spóźnieni przez światła. Wyhamujemy. Udało się. Kurczę, no. Świateł nie widzę teraz. Nie wiem, kiedy jechać. Że może tam będzie. Tak, jest pomarańczowe. O tak, o sobie ustawimy kamerę. Jestem ciekawy, ile jesteśmy już spóźnieni, bo nam nie pokazuje. Uda nam się na zielonym tutaj pojechać? Uda się. Nie teraz ta, co będzie, ale następna w lewo i już prawie będziemy u celu. No kurczę, i nie uda nam się przejechać. Żeby nie przejechał, jest.
jesteśmy coś tak spóźnieni pewno. Nie wiem. Już odcinek trwa 20 minut bez cięcia. Można jechać. Mam nadzieję, że dużo z pensji nam nie odciągną za to spóźnienie. Ale dojechaliśmy z jednym mandatem i bez, i chyba z 1% uszkodzeń. Że za kierunkowskaz i jesteśmy prawie u celu. Jeszcze zostało nam 1 km. Już widać, gdzie to ma być. Firma znajduje się po prawej stronie. Już włączymy kierunkowskaz, że tam skręcamy, żeby samochody za nami wiedziały, czy jedziemy, czy nie. Gdzie jedziemy? W lusterkach obecnie nie widzę, żeby coś jechało za nami. W tym odcinku chciałem spróbować parkować samemu, ale. No, jak widać, jesteśmy już spóźnieni i nie będę się z tym męczył. No i dojechaliśmy. Spóźnienie. Ile nam odciągną? No, dużo nam nie odciągnęli. Odciągnęli nam prawie 2000 i 28 expa. Nie jest źle. No to. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.